pszczoły są podobno bardzo agresywne. Jak się pije alkohol i pali papierosy, to nie ma im to nie przeszkadza w życiu. Ale że w ogóle pszczoły są agresywne w stosunku do osób, które piją alkohol i są w trakcie spożywania alkoholu. Teraz zobaczymy, jak to jest z agresją pszczół na alkohol. Co, wypiłem prawie całe piwo. Wyjąłem z odkładu sobie ramkę. To jest taki słabiutki odkład. No i czy te pszczoły są w ogóle zainteresowane tym, że ja piję alkohol? Według mnie nie. Myślę, że je to grzeje. No, jest czerw. O, sobie chuchnę. I w ogóle się tym nie interesuję. Po prostu to nie jest kwestia alkoholu, tylko po prostu pszczoły, jak są głodne, są nieodpowiednio zakarmione do zimy, mają deficyty pokarmowe na wiosnę, to są agresywne. Natomiast jeżeli pszczoły zostały odpowiednio zakarmione do zimy, przez zimę w ogóle nie głodowały, to nawet obecność alkoholu w trakcie przeglądu nie wzbudzi w nich agresji. Nie wiem, dla mnie to jest jakaś paranoja z tą agresją pszczół. Oczywiście pszczoły bywają agresywne, natomiast myślę, że w 80% przypadków do tego zmusił je pszczelarz. Ale nie przez to, że się źle zachowywał pszczół, tylko przez to, jak je traktuje, jak je karmi, w jaki sposób je zakarmi. Zakarmienie pszczół samym cukrem do zimy nie stanowi sukcesu i nigdy nie będzie sukcesem. Cukier to nie jest wszystko. W tym roku mam zamiar powiedzieć, co ja daję tym pszczołom dokładnie. I nie mówię, że tak należy, trzeba, nie należy. I nie będę mówił, że tak należy robić, tylko po prostu powiem, jak ja to robię. I dlaczego te pszczoły nie są agresywne. Teraz jesteśmy przy małej rodzince, która jest rodzinką AMM razy Buckfast. I tak po prostu chciałem sprawdzić, czy to jest prawda, że te pszczoły są agresywne. No, jak widać, nie są. AMM nie tworzy dużych rodzin, nigdy nie będzie tworzyło rodzin, nawet dużych, ze krzyżówce z bakwastami. Są to pszczoły na umiarkowane i średnie, i małe pożytki. Tak naprawdę osiągają siłę dwóch korpusów w sezonie maksymalnie. Za to bardzo dobrze zimują. Wiadomo, na pożytkach towarowych troszeczkę te pszczoły będą lepiej sobie radziły, ale w terenie też słabym pożytkowo. Możemy liczyć na to, że korpus, półtora korpusu miodu weźmiemy w średnim, słabym roku, suchym nawet. Pszczoła AMM nie spożywa takich dużych ilości zapasów, nie potrzebuje do rozwoju tak dużej ilości pokarmu. Myślę, że jest jednym z lepszych rozwiązań. AMM razy Buckfast jest jednym z lepszych rozwiązań na tereny średnie, słabe pożytkowo. A z tą agresją to jak widać. Otwarty ul, pszczoły sobie coś robią. No może teraz trochę tego nie będzie widać, bo kamera jest w górę bardziej skierowana. Ale ją skieruję w dół. O. I sobie dołożę ramki. Ta pszczoła zimuje na 6 ramkach. Teraz na wiosnę dużo większej siły nie osiąga. Ale zrobimy jej taki myk, żeby jej pokarmu nie zabrakło. W przypadku AMM, mieszanek AMM z bakwastem, trzeba jednak używać troszeczkę dymu, bo te pszczoły nie są takie mega łagodne. Teraz sobie wyjmiemy jakąś ramkę. No, na przykład to. Z tej strony pszczoły są bardziej, rozwijają się po tej stronie, więc tu przekładamy im ten pokarm. Będą miały w środku gniazda jeszcze troszeczkę więcej pokarmu do sklepienia, ogrzeją go i wybiorą. I się będą dalej rozwijać.
pszczoła AMM razy bakwast, mała rodzinka, no ale przy słabych terenach pożytkowo myślę, że idealna dla pszczelarzy. Rojliwość została ograniczona, agresja myślę, że w znacznym stopniu też. No i na tym się zatrzymamy, tak, żeby to była pszczoła dla pszczelarzy na słabe terenie, słabe pożytkowe tereny, żeby ta pszczoła nie osiągała jakiejś gigantycznej siły i nie wymagała dużych ilości pokarmu. No i co tam, Adamie?